No to witam w następnym odcinku robienia zdjęć potworom, zwierzętom i tym podobnym. Choć się nam nie zajarza, bo co chodzi, nam to trochę nie wyszło. Kontynuujemy nasze polowanie. Tak się zastanawiam. Dlaczego pawie? Moja córka bardzo... Paw. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. Nie widzę. O co tu chodzi? Gdzie są te zrąbane pawiaki? Ja ich w ogóle nie widzę. No w końcu. Jesteśmy blisko. Pióro z tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Mieliśmy łatwo wytropić stado. Miło oglądać wiedźmina w akcji. O, jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogon. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Jestem gotów! Możesz użyć swojej magii! O! To będzie dzieło sztuki! Uśmiech, proszę! Zaraza! Uważaj! Skolopendomorfy! No, skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć! Odsuń się! Geralt, ratunku! Już po wszystkim. O, było gorąco.
Szybko. No, to była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Udało się, haha. Wracajmy do obozu. Zwracam wam waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa. Wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Co to? Ciągle czułam uderzenia gorąca. Zaczęłam przybierać na bacę. Pojedziały dość i sięgnęły pod łofem. Dobra, bierzemy też. Nie ma za co. I oby więcej takich zleceń. Hrabia to wspaniały człowiek, prawda? To wielka niesprawiedliwość, że jego rodzinę spotkało takie nieszczęście. Jakie nieszczęście? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Clarissa spadła z kozy. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było. Hrabia często ją zabierał na wycieczki. Uwielbiała też zwierzęta. Teraz nie widziałem. A właściwie ładne góry. Obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Dziękuję za twój trud, jednak muszę przyznać, że po kimś takim jak Biały Wilk spodziewałem się więcej. Proszę, oto suma, na którą się umówiliśmy. A teraz wybacz nam, śpieszymy się. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. O, i zadanie ukończone. Do następnego odcinka. Cześć.